Zaczynamy czyszczenie od zgrzebła. Zgrzebła są plastikowe, gumowe, albo są takie szczotki, które się nazywają Magic Brush. Ja najbardziej lubię czyścić taką szczotką, ale dzisiaj pokażę Wam, jak wyczyścić konia plastikowym zgrzebłem. Są też zgrzebła metalowe, ale nimi nigdy nie czyścimy koni. One służą tylko do tego, żeby czyścić szczotki, bo można zrobić nimi krzywdę koniowi. Bierzemy sobie zgrzebło, bierzemy taką szczotkę z miękkim włosem i zaczynamy czyścić konia. Zawsze zaczynamy konia czyścić od szyi z włosem, tak żeby wszystkie zaklejki, cały piach spadały na ziemię. Żeby nie przesuwały się dalej, tylko spadały na ziemię. Właśnie do tego służy plastikowe zgrzebło, do rozczyszczania zaklejek i największego błota. Czyścimy całego konia. Zgrzebłem nie czyścimy nóg konia, bo jest za twardy. Musimy też uważać na słabiznę. Konie mają tutaj gilgotki bardzo często, więc nie lubię, jak się ich tam czyści. Bardzo ważnym miejscem jest mostek konia, bo tutaj przypinamy popręg. Zawsze sprawdzamy sobie, przejeżdżając ręką po tym miejscu. Jeżeli czujemy, że gładko nie przechodzi nam ręka, musimy to jeszcze raz przeczyścić. Czyścimy cały brzuch konia. I teraz zmieniamy szczotkę na miękki włos. I tak samo czyścimy od szyi całego konia, łącznie z klatką piersiową, z nogami. Tylko bardzo ważna rzecz, nigdy nie kucamy przy koniu, bo jeżeli koń się spłoszy, odskoczy, może stać się tragedia i możemy wylądować pod koniem. Że schylamy się, nie kucamy. Czyścimy konia oczywiście z dwóch stron. Dobra. Jeżeli koń ma brudną głowę, a zawsze ma, to również czyścimy ten łeb. Konie tego nie lubią, zazwyczaj uciekają, ale też musi być przeczyszczone, bo można go obetrzeć nawet kantarem. Dobrze. Następnym krokiem jest czyszczenie grzywy i ogona. Grzywę czyścimy normalnie szczotą. Ta szczotka wygląda jak nasza szczotka do naszych włosów. Oczywiście przytrzymujemy grzywę, żeby nie ciągnąć konia. Też nie jest to dla konia bolesne, ale wyrywamy mu też wtedy włosy bardziej. Wyciągamy całą słomę i sianko. Pięknie. No i teraz ogon. Ja nigdy nie czyszczę ogona konią szczotką, bo wtedy wyrywa się bardzo dużo włosów. Najlepiej robić to palcami, ale jeżeli nie mamy czasu przed jazdą, to w ogóle lepiej tego nie robić. Wyciągamy tylko całą słomę, bo jest taki przesąd, że przynosi to pecha i wtedy się spada z konia, jeżeli się jeździ ze słomą w ogonie. Także wyciągamy całą słomę. Jeżeli już chcemy wyczyścić ogon szczotką, robimy to w ten sposób, że stajemy z boku, łapiemy cały ogon i zaczynamy od samej końcówki ogona i jedziemy coraz wyżej, żeby jak najmniej tych włosów wyrwać. Można oczywiście ułatwić sobie i kupić odżywkę do grzywy i ogona, wtedy jest dużo łatwiej. Dobra,
na koniec zostało nam wyciszenie kopyt, które dokładnie możecie zobaczyć na innym moim filmie. Dzisiaj zrobię to szybko, bez większego tłumaczenia. Zaczynamy od przedniej nogi. Na tamtym filmie koń nie ma podków. Wiana ma podkowy, więc jest troszeczkę inaczej. Ale oczywiście te ważne miejsca tu więcej trochę zostaje błota przy podkowach. Także tak samo musimy to dobrze wyczyścić. Przy okazji możemy zobaczyć, czy podkowy nam się nie poluzowały. Pamiętajmy o tym, że zawsze trzeba szczotki czyścić, żeby nie zostawało na nich włosów dużo i błota. I do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli podobał Ci się mój dzisiejszy film, daj łapkę w górę i zasubskrybuj.